Tragiczny wypadek w Inowrocławiu. Wychodzili praktycznie z dzieckiem. Dziecko tam ile tam, do niecałego metra było przed rodzicami. Policja i prokuratura bada okoliczności zdarzenia. Wielka Sobota kończy Triduum Paschalne. To nowe życie i ta nadzieja na zmartwychwstanie. To ostatnie przygotowania do najważniejszych świąt chrześcijańskich. Święcenie potraw to nieodłączny element Wielkanocy. Dla nas ludzi wierzących przechodzi Bóg, Bóg, który zbawia, Bóg, który zmartwychwstaje. Nietypowe święconki jak co roku przygotowali także motocykliści. Wielka Sobota, 30 marca, Agata Chyłka-Wnuk. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. A serwis zaczynamy od tragicznych doniesień z Inowrocławia. Dwuletnie dziecko zostało śmiertelnie potrącone na parkingu jednego z marketów przy ulicy Świętego Ducha. O szczegółach Olga Taraszka. Mieszkańcy Inowrocławia nie przestają mówić o tym, co wydarzyło się w sobotę przy ulicy Świętego Ducha. Nieoficjalnie wiadomo, że chłopiec wybiegł ze sklepu. Wychodzili praktycznie z dzieckiem. Dziecko tam ile tam, do niecałego metra było przed rodzicami. To już praktycznie nie razy już była stuczka, czy starszą kobietę, czy ktokolwiek. Bo już tyle też zgłoszeń było, że to wejście powinno być obok, tam jak jest bankomat, a nie tutaj, bo tu praktycznie na wjeździe każdy wychodzi, nie? Samochody raczej jeżdżą wolno tutaj, naprawdę, bo codziennie tu stoimy po kilka razy dziennie i ludzie nie patrzą, idą. No. Jak taki dzieciak wyskoczył, to nie miała szans się zatrzymać żadnych. Tragedia, nie? Straszna tragedia dla rodziców, no ogólnie, nie? Jak przekazała nam policja, dziecko w momencie zdarzenia znajdowało się pod opieką swoich rodziców, którzy, jak wykazało badanie, byli trzeźwi. Pojazd był kierowany przez kobietę, 61-letnią. Kobieta w chwili zdarzenia była trzeźwa. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło dziecko. Śledztwem w sprawie tragedii w Inowrocławiu zajmie się miejscowa prokuratura. Z Inowrocławia dla zbliżeń Olga Taraszka. Do niebezpiecznych wypadków drogowych doszło także w innych częściach regionu. W miejscowości Płonne w powiecie golubsko-dobrzyńskim samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W trakcie zabezpieczania miejsca zdarzenia zasłabł jeden ze strażaków OSP. Konieczna była reanimacja. Druh i motocyklista zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego. Policjanci niezmiennie apelują o ostrożność podczas świątecznych wyjazdów. 58 wypadków i 7 ofiar śmiertelnych. To drogowy bilans z polskich dróg tylko z piątku. Długi weekend jak zwykle oznacza wzmożony ruch, choć według kierowców na drogach jest spokojnie. Bo jest zaskoczony, bo myślałem, że będzie większy ruch, a jest tak naprawdę minimalny. Pięknie, jest cudowna, piękna, wiosenna pogoda. Ludzie mili, uprzejmi, są święta, to widać. Także po liczbie patroli drogowych. Jak co roku w okresie wielkanocnym kierowcy częściej mogą trafić na policyjne kontrole. Jesteśmy na drogach kontrolując zwłaszcza prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. I tutaj policjanci, muszę powiedzieć, że poruszają się zarówno oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi radiowozami. W służbie są policjanci grupy SPID, a więc ci, do których należy ściganie piratów drogowych. Policjanci sprawdzają także trzeźwość. W ciągu ostatniej doby w kraju zatrzymano 280 kierujących po spożyciu alkoholu. A dziś Wielka Sobota, która kończy Triduum Paschalne. To dla wiernych czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Po zmroku rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej. W Wielką Sobotę nie odprawia się mszy świętej. Tego dnia chrześcijanie gromadzą się w kościołach, gdzie oprócz tradycyjnego święcenia pokarmów trwa adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie pańskim. To jest najważniejsze święto dla nas, katolików. No jest ważne, bo no, Pan Jezus zmartwychwstanie i nowe życie wniesie. Nawet Boże Narodzenie chyba nie jest aż tak wielkim świętem. Wielkanoc przebija zdecydowanie. No myślę, że tak, to nowe życie i ta nadzieja na zmartwychwstanie. Zwyczaj odwiedzania grobów pańskich nawiązuje do Nowego Testamentu i sceny, kiedy do grobu Jezusa przyszły niewiasty chcące namaścić Jego ciało. Dekoracja i przygotowanie grobu pańskiego ma symbolizować to, z czym mierzymy się na co dzień. Ma odzwierciedlać rzeczy ważne oraz wywoływać emocje. One są wyrazem pobożności ludu chrześcijańskiego. Idea grobu pańskiego łączy się z tym, że towarzyszymy Chrystusowi,
w jego męce, w jego śmierci, a także w tym fakcie złożenia do grobu. Najważniejszym elementem grobu pańskiego nie jest leżąca figura Pana Jezusa, ale Najświętszy Sakrament, czyli pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wierni od rana składają swoje modlitwy. Rodzice nas nauczyli, swoje dzieci tak uczę i tak musi być. Od tego czasu wierzymy, że życie nasze się nie kończy, tylko zmartwychwstaniemy. Przy grobach pańskich czuwają nie tylko chrześcijanie, ale również ministranci czy harcerze. Bydgoszcz, Dominika Sikorska. To nieodłączna część tradycji świąt wielkanocnych. W Wielką Sobotę w Kościele Katolickim odbywa się święcenie pokarmów, które znajdą się na stole podczas niedzielnego śniadania. W koszyczkach nie może zabraknąć jajek, chleba, soli i wędliny. Nietypowe święconki przygotowali też motocykliści. Święcenie pokarmów jest istotnym elementem świąt wielkanocnych. Ważne jest to, by pamiętać, co w takim koszyczku powinno się znaleźć. Jajka, na przykład pisanki jakieś, baranek na przykład z masła czy cukru, chrzan też, kiełbasa i pieczywo. Mamy tu tutaj pieczywo, wędlinę, jaja, przyprawy. W naszym przypadku jeszcze tutaj babeczka jako symbol ciasta. Pokarmy są nieprzypadkowe. Baranek symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią. Chleb to ciało Chrystusa, sól, trwałość i nieśmiertelność. Jajka oznaczają odradzające się życie i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest taki właśnie pascha, czyli przejście, bo Bóg przechodzi, tak jak Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, tak dla nas ludzi wierzących przechodzi Bóg, Bóg, który zbawia, Bóg, który zmartwychwstaje, by pokonać śmierć i zło. Dlatego święcenie pokarmów jakby wiąże się z tą tradycją. A ta już trwa od XIV wieku. Wierni przyszli dzisiaj między innymi pod bazylikę pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, by później zawartość koszyka uświetniła wielkanocne śniadanie. Święto bardzo ważne, istotne, kościelne, ale dla nas oprócz tradycji ogromna frajda, że możemy spędzić w gronie znajomych. Poświęconym pokarmem należy podzielić się z bliskimi. Radosnemu świętowaniu powinna także towarzyszyć zaduma. Pokarmy można też święcić w inny sposób, jak chociażby motocykliści, którzy zjechali do bydgoskiej parafii pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Co ciekawe, sam proboszcz jest również motocyklistą. Ja motocyklem jeżdżę od dziecka. Najpierw były motorowery, później ukradkiem brałem motocykl mojego ojca, aż wreszcie posiadałem swoje motocykle. Zamiast tradycyjnego koszyczka – kaski. Zmotoryzowani od blisko 20 lat spotykają się, by przygotować się do świąt. Przyjechaliśmy tutaj, cała moja rodzina, dwóch synów jeździ tu na motorze. Jeden syn tam poszedł akurat, drugi syn tutaj stoi i moja żona. Więc jeździmy całą rodziną. Ja mam prawo jazdy od 80 roku, czyli trochę już mam. Ten sam motor mam już 15 lat i trochę Europy z nim jechałem. A przedtem miałem inne i zresztą i teraz też mam kilka motorów do jeżdżenia. A skoro nadchodzą święta, to i życzeń nie może zabraknąć. Na pewno szerokości, bezpiecznej drogi, tyle powrotów, co wyjazdów. W samo południe wielkanocne potrawy święcili także mieszkańcy Torunia. Tradycyjna miejska święconka zgromadziła dziś tłumy wiernych. Pokarmy pobłogosławiono na rynku staromiejskim. Wielkanocne koszyczki, a w nich... kiełbaski i sól, i jajeczko, i szynkę. Oprócz tego baranek, chlebek, kawałek ciasta czy chrzan. Święcenie pokarmów w samym centrum Torunia to już wieloletnia tradycja. Wspólny stół jednoczy tych, którzy wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa. By móc tu być, wielu z nich pokonuje setki kilometrów. Mieszkamy na co dzień w Monachium, a jest to duże wydarzenie dla mojej córki, stąd wizyta na starówce. Zaduma i przyjemność również spotkać kogoś bliskiego tutaj, porozmawiać chwilę. Poza rozmowami wspólna modlitwa, świąteczne życzenia i refleksja nad tym, co ważne nie tylko od święta. Dzielimy się swoimi problemami, ale też dodajemy sobie otuchy i mam nadzieję, że takie jest przesłanie tej święconki. Prosimy, aby Bóg był obecny w naszym życiu, w naszych posiłkach, w naszych rozmowach. Po prostu
każdego dnia. O jednym jeszcze pamiętamy, o tym, że są na świecie ludzie głodujący i że im powinniśmy i chcemy pomagać. Wyraz temu daliśmy przez minione 2 lata, pomagając uchodźcom z wojennym z Ukrainy. Miejska święconka w Toruniu odbyła się już po raz 17. To jest sobotnie główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Nie marnujmy jedzenia, podzielmy się z potrzebującymi. Niech śpi, niech się nie boi, bo za nią Krzysztof stoi! Przywołówki i rany poniedziałek to wielkanocne zwyczaje, które wciąż są kultywowane. Ponad połowa Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności. Do koszy na śmieci najczęściej trafia pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Z kolei ponad 1 600 000 osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa. Stąd apel o podzielenie się nadmiarem jedzenia. W wielu miastach w regionie działają jadłodzielnie. Organizowane są też świąteczne zbiórki żywności. Taka kolejka nikogo tu już nie dziwi. W każdą sobotę przy ulicy Pod Blankami wydawane są ciepłe posiłki dla potrzebujących. To wspólna akcja Fundacji Chodź z Nami i Polski 2050. Są to głównie osoby w kryzysie bezdomności, ale coraz częściej zdarza się, że przychodzą osoby, którym po prostu już nie starcza na zakup pokarmu, posiłków. Są to osoby starsze, są to osoby z niepełnosprawnościami. Czasami przychodzą osoby z dziećmi. Z okazji świąt wielkanocnych nie mogło zabraknąć żurku i tradycyjnej sałatki. Gdy jednym jedzenia brakuje, inni przygotowują go zbyt dużo. Każdego roku w Polsce wyrzuca się nawet 5 milionów ton żywności. Ratunkiem dla nadmiaru jedzenia są jadłodzielnie. Te otwarte są przez 24 godziny na dobę dla każdego, kto chce poczęstować się lub podzielić artykułami spożywczymi. Nas ogarnia ta świąteczna gorączka zakupowa i kupujemy w nadmiarze, przygotowujemy w nadmiarze i potem się okazuje, że mamy tego za dużo i musimy się podzielić. Dzielimy się z rodziną, z sąsiadami, a kiedy już te drogi są wyczerpane, to zapraszamy do jadłodzielni. Nadmiarem jedzenia można będzie podzielić się także podczas corocznej akcji Ciepło Serca w Słoiku, organizowanej przez Fundację Chcę Pomagam. Całe jedzenie świąteczne, to wszystko, co na naszych stołach świątecznych jest, czym byśmy chcieli się podzielić. Biała, bigos, ciasta, serniki, to wszystko, co na naszym stole. A co wiemy, że może na przykład już nie zjemy, żebyśmy podzielili się, bo jest wiele osób, które zjedzą to z apetytem i nie zmarnujemy wspólnie jedzenia. Żywność można dostarczyć w wielkanocny poniedziałek o godzinie 11 na bydgoski Rybi Rynek. Monika Buzalska, TVP 3 Bydgoszcz. Wielkanoc to czas wypełniony wieloma zwyczajami ludowymi. Należą do nich prezenty od zająca, przywołówki czy rany poniedziałek. Wielkanoc to wyjątkowy czas dla wszystkich, i dorosłych, i dzieci. Atmosfera rodzinna i ciepła. I tak się oczekiwało tych świąt, zwłaszcza właśnie jak było się małe. O tym, jak było kiedyś, można przekonać się, odwiedzając muzea. Elementy dekoracyjne to niegdyś miały właśnie te głębokie sensy magiczne. Już począwszy od palmy wielkanocnej, w której musiały znaleźć się rośliny wiecznie zielone, symbolizujące wieczne życie. Podobnie było z pisankami. Jajka barwione na różne kolory były używane w bardzo wielu obrzędach. Rozsypywano skorupki pod drzewami owocowymi. Dzisiaj wiele stowarzyszeń i organizacji kultywuje dawne zwyczaje po to, by ocalić je od zapomnienia. Naszą filozofią jest to, aby te tradycje odkopywać, aby ocalić je od zapomnienia, natomiast żeby prezentować je w takim uwspółcześnionym wydaniu, czyli żeby to nie było tylko takie wierne naśladownictwo. Wierzymy, że tradycja wówczas jest ważna, jeżeli żyje. Tak jest na przykład w Szymborzu, gdzie niemal od 200 lat odbywają się przywołówki dyngusowe. Obchodzimy starokujawski zwyczaj odziedziczony po naszych przodkach. W Wielkanoc z ambony zwanej Szubienicą przywoływane są po kolei panny, które mieszkają w okolicy. Wcześniej kawalerowie czekają na okup. Niech śpi, niech się nie boi, bo za nią Krzysztof stoi, ten ją wykupił. Niesienie okupu powoduje, że panna jest przywoływana w sposób przyjemny, sympatyczny, z podkreśleniem jej zalet. Natomiast brak tego okupu powoduje, że niestety mogą zostać podkreślone te negatywne cechy charakteru. A która z panienek nie będzie zadowolona? Niech sobie przypomni zeszły rok, czy przypadkiem
sobie na to nie zasłużyła! W poniedziałek wielkanocny odbywa się wędrówka od domu do domu i panny są oblewane zgodnie z zapowiedzią, bądź naparsteczkiem wody, bądź kieliszeczkiem, bądź też całym jeziorem Gopłem. No i nie jej, Juleczka! Potrzeba tam na nią ocean wody dla jej ochłody! Joanna Sikora, TVP3 Bydgoszcz. Oderwać się na chwilę od świątecznych przygotowań można na wiele sposobów. We Włocławku zorganizowano dla mieszkańców wielkanocne strzelanie. Czuć taki trochę dreszczyk adrenaliny, tak? Bo jednak mamy tą broń, prawdziwą amunicję. Jest ten huk, odrzut, dym, zapach prochu. Przeszkolenie dla każdego, jakie właśnie organizuje jednostka strzelecka 51 w Włocławku, jest bardzo... No bardzo dobrym sposobem, żeby nauczyć się obsługi tej broni i właśnie czy rekreacyjnie, czy w jakiejś sytuacji kryzysowej wiedzieć, jak taką bronią się posłużyć. Córka się interesuje, ja ogólnie prywatnie też strzelam, a więc też chciała spróbować. Fajna zabawa. Można sobie tak się oderwać od rzeczywistości, po prostu wypocząć. Oderwać się od codziennych zajęć. Kiedyś tutaj też należałam do jednostki strzeleckiej. No teraz człowiek chciał sobie przypomnieć, więc super. Polecam każdemu. Jest to kolejna nasza akcja strzelecka. Otwarte takie strzelanie, które organizujemy dla mieszkańców Włocławka, ale także i okolic. Jest kilkanaście różnych rodzajów i egzemplarzy broni. Mówimy tutaj o karabinkach MSB z GROT, karabinkach rodziny typu KBK AK, czyli powszechnie znanych jako kałachy. Mówimy tu o różnych rodzajach pistoletów. Mówimy tu o rewolwerach, strzelbach, broni małokalibrowej, czy też karabinkach rodziny AR-15. Uczymy się przede wszystkim cierpliwości, ale także nabywania pokory i szacunku do tej broni, dlatego że jednak mamy przy sobie w tym momencie urządzenie, które moglibyśmy zrobić krzywdę innej osobie, natomiast tutaj wykorzystujemy je typowo rekreacyjnie, sportowo, pokazując, że można z tym urządzeniem, w tym wypadku karabinkiem czy pistoletem, zrobić świetną zabawę. Święta bez diety, za to z dużą ilością ruchu. Do tego zachęcają specjaliści odżywienia. Zwłaszcza, że w najbliższych dniach pogoda będzie wymarzona. 20 stopni Celsjusza i słońce. To motywacja do tego, by po śniadaniu wielkanocnym odejść od stołu i zadbać o aktywność. Tak, by kolejny kawałek sernika smakował jeszcze lepiej. Stoły, a na nich tradycyjne świąteczne dania. Tak w wielu domach będzie wyglądał niedzielny, wielkanocny poranek, a także cała reszta dnia. Powtórka, w poniedziałek stoły ponownie uginać się będą od jedzenia. Tradycji przecież musi stać się zadość i to potwierdzają nawet dietetycy. Nie ma co się fokusować na kaloriach, na liczeniu kalorii i nie odbierać sobie przyjemności ze zjedzonego sernika, czy też jakichkolwiek innych przysmaków, które lubimy od dzieciństwa, bo jednak mimo wszystko... Rok ma 365 dni, więc najważniejsze są nawyki żywieniowe, które będziemy przestrzegać w pozostałych dniach. W święta można zapomnieć o kaloriach, ale nie o zdrowym rozsądku. We wszystkim trzeba zachować umiar. To nie chodzi teraz o to, żeby usiąść i tak naprawdę zjadać wszystko ponad siły, tylko jednak mimo wszystko nałożyć sobie po prostu na ten talerz swoje ulubione potrawy, które najbardziej lubimy, ale w rozsądnych ilościach. Po pierwsze umiar, po drugie... Dużo ruchu. Przede wszystkim ruchu na świeżym powietrzu. Być może dojdzie do odświeżenia roweru i tego, żeby gdzieś w trasę ruszyć. Zwłaszcza, że w święta pogoda będzie wymarzona. Słońce i wysoka temperatura sięgająca nawet 20 stopni Celsjusza. Warto wyjść, troszeczkę się dotlenić, troszeczkę się przejść na spacer, rozruszać te nasze ciała, naładować się tak jak dzisiaj witaminą D, tak, czyli słoneczkiem, do tego naładować się świeżym powietrzem. Na pewno wtedy ten dodatkowy serniczek będzie bardziej smakował. Do tego zachęcają nie tylko miłośnicy sernika, ale przede wszystkim dwóch kółek sportu i aktywności na świeżym powietrzu. Żnin, Agata Chyłka, Wnuk. Polityka, religia, związki czy stan konta to tematy, które poruszone przy wielkanocnym stole mogą nieco zepsuć ten wyjątkowy świąteczny klimat. O tym, jakie tematy poruszać, a jakich lepiej unikać, zapytaliśmy mieszkańców regionu. Ja na pewno nie poruszał tematu sprzątania, już tym bardziej. Nie wiem czegoś. No myślę, że na pewno trochę trzeba od polityki odpocząć. Na pewno żadnych politycznych, tak samo jak przy wigilijnym stole. Myślę, że również nie powinno się pytać kobiet o dzieci i planowaną ciążę. Mniej mówić i nasłuchać lepiej. To o czym zatem rozmawiać? Rozmawiajmy o rzeczach przyjemnych dla nas, o rzeczach, które nas raczej łączą, a nie dzielą.
O wspólnych pasjach, może o spędzaniu spędzajmy jakoś razem fajnie wolny ten czas. Zdaniem ekspertów to nie tylko kwestia doboru tematów decyduje o zachowaniu dobrej, ciepłej atmosfery. Jeśli te więzi są silne, no to wtedy to, o czym rozmawiamy, nie jest specjalnie istotne, bo nic ich nie zniszczy. Jeśli są natomiast słabe, to oczywiście najmniejsza buchostka może przyczynić się do tego, że święta skończą się dla nas nie najlepiej. Wzajemny szacunek to podstawa. Warto więc zadbać o to, aby te świąteczne spotkania w rodzinnym gronie zbliżały, a nie dzieliły. W końcu Wielkanoc to czas odrodzenia, być może i więzi rodzinnych. Dla zbliżeń Dominika Sikorska. Myślę, że sport to taki bezpieczny temat, który można poruszyć przy świątecznym stole. Mam nadzieję, chociaż jeżeli przy stole spotkają się kibice przeciwnych drużyn, to może być różnie. To porozmawiamy o reprezentacji Polski wtedy, bo to akurat był sukces. Ale teraz będziemy mówić o żużlu, bo w Wielką Sobotę sporo kibiców przyszło na pierwszy tegoroczny domowy sparing z Oleszczy GKM-u Grudziądz. Podopieczni Roberta Kościechy na swoim torze podejmowali dziś lokalnego rywala, Apator Toruń. Gospodarze wygrali 52-38. W świąteczny weekend żużlowe zespoły z Torunia i Grudziądza dwukrotnie spotkały się sparingowo. W piątek na motoarenie lepszy był Apator, w sobotę przyszedł czas na rewanż przy Hallera. Już po pierwszej serii startów torunianie wypracowali sobie 6-punktową przewagę. W kolejnych gonitwach zawodnicy z Oleszcz GKM-u mozolnie odrabiali straty, by po 10 biegach przegrywać już tylko 29-31. W drugiej części meczu dużo lepiej radzili sobie gospodarze, którzy ostatecznie wygrali 52-38. Należy jednak pamiętać, że w toruńskim zespole zabrakło Patryka Dudka, który w sobotę startował w memoriale Edwarda Jancarza w Gorzowie, a Emil Sajfuddinow i Robert Lambert po dwóch seriach sparingu byli zmieniani przez młodzieżowców. 11 punktów i bonus w 5 startach zdobył dla Zooleszcz GKM-u Max Frick. Najwięcej dla gości, 10 w 4 biegach, Paweł Przedpełski. W Wielką Sobotę grali też piłkarze w wieczornym serwisie sportowym. Pokażemy relację z czwartoligowego meczu Chełmienianki Chełmno z Chemikiem Bydgoszcz. Goście wygrali 7-1. Sport o 21:45. I tyle o sporcie. Artur Onacki, dziękujemy bardzo. A teraz o pogodzie na najbliższe świąteczne dni opowie Państwu Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dziś w nocy zmieniamy czas. Będziemy spać o godzinę krócej, ale za to dłużej będziemy mogli cieszyć się dniem i przepiękną, słoneczną pogodą, a taka, drodzy Państwo, jutro na Wielkanoc się zapowiada. W całym regionie przez cały dzień na pewno nie zabraknie nam słońca. Dodatkowo rozpieszczać nas będzie temperatura na termometrach nawet 20-21 stopni, a zatem po świętowaniu jutro pogoda idealna na wiosenny spacer. W poniedziałek cały czas będzie bardzo ciepło, ale na niebie już nieco więcej chmur, mogą pojawić się także opady deszczu i pierwsze wiosenne burze. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. To była Dagmara Moranowska. No właśnie, dziś śpimy o godzinę krócej. W tym roku zmiana czasu z zimowego na letni przypada na noc z 30 na 31 marca. Zegarki należy przestawić z godziny 2 na 3. Wesołych i spokojnych świąt Państwu życzę i zapraszam na kolejne wydanie zbliżeń o 21:30. Do zobaczenia.